pierwsza kolejka pierwszej ligi, pierwszy mecz we Włocławku. Z jakimi oczekiwaniami, jakimi nastrojami? Szóstka, Mielec także mierzy wysoko. Mam nadzieję, że będziemy bardzo mocno walczyć. Takie są przede wszystkim oczekiwania. Tutaj nie będę wielokrotnie powtarzał, że mieliśmy bardzo mało czasu na przygotowanie. Mam nadzieję, że będziemy dzisiaj godnym rywalem dla zespołu z Mielca. Gdzie panu patruje szanse na zwycięstwo? To znaczy w jakim elemencie gry? Założenie mamy bardzo proste. Chcemy zagrać bardzo dobrą zespołową zagrywką. Mamy nadzieję na odrzucenie przeciwnika od siatki. Tutaj upatrujemy swoich szans. Czego spodziewa się pan po ekipie z Mielca? Jak wysoko zawieszą poprzeczkę? Poprzeczka jest zawieszona dość wysoko. Zespół z Mielca jest bardzo mocny fizycznie. Poczynił kilka wzmocnień. Będzie to dla nas na pewno bardzo trudne spotkanie, jak i kilka nadchodzących po sobie. No my jednak będziemy cały czas pracować, starać się z meczu na mecz prezentować coraz wyższy poziom sportowy. Jakie będą, bo wspomniał pan o kolejnych spotkaniach, kolejni przeciwnicy, co was czeka? No czeka nas naprawdę dokładnie to samo co dziś. Dziś myślę, że atut naszego parkietu, mam nadzieję, że też będzie dla nas pomocny. Chcemy, żeby to był mecz walki. Mamy nadzieję, że będziemy przede wszystkim fizycznie mogli się przeciwstawić przeciwnikowi. A w kolejnych nadchodzących spotkaniach czeka nas tak naprawdę dokładnie to samo. Zespoły są bardzo wyrównane, więc no, taka jest po prostu kolej rzeczy. W całej rozpiętości ligi. Jeszcze zapytam, bo wspomniał pan o wzmocnieniach ekipy z Mielca, jak ta sytuacja wygląda we Włocławku? Cóż, bardzo mocno nad tym pracujemy, natomiast procedury są mocno zawiłe, więc jesteśmy zmuszeni zagrać ten inauguracyjny mecz tym składem, który przygotowaliśmy na drugą ligę. Jednak są tutaj, już u nas przebywają zawodniczki. Mam nadzieję, że te wszystkie formalności uda się niedługo dopiąć i będziemy rzeczywiście wzmocnieni. Możemy uchylić rąbka tajemnicy, o kogo chodzi, a przynajmniej na jakich pozycjach? Panie redaktorze, jeszcze nie. Doświadczenie mnie uczy, że wtedy, kiedy mamy podpis na dokumentach, wtedy możemy o tym rozmawiać. Pachurka Paulina. No właśnie, pierwszy mecz pierwszej ligi kobiet, z jakimi oczekiwaniami? No nie wiem, to będzie weryfikacja po prostu tego okresu przygotowawczego, który tutaj przepracowałyśmy na miejscu we Włocławku. No co, no, mam nadzieję, że jak najlepiej się zaprezentujemy i pokażemy, że stać nas na dużo. I oczekujemy, że pokażemy tutaj sportową walkę i tyle. Tyle wystarczy? No nie wiem, ogólnie szczerze mówiąc jest to mój pierwszy mecz w pierwszej lidze, wcześniej grałam w drugiej, więc nie wiem jak tutaj zespół z Mielca, z tego co wiem, to też teraz w tym sezonie dopiero debiutuje w pierwszej lidze, więc są to dwa zespoły Beniaminków w pierwszej lidze, więc wydaje się, że powinny być w naszym zasięgu. Trener wspomniał o tym, że klub szykuje pewne wzmocnienia. Jak byś oceniła ten skład? Być może po wzmocnieniach, jak będzie prezentował się w tej lidze, w rozgrywkach i jak daleko, jak wysoko mierzycie? No ogólnie skład był szykowany na drugą ligę, więc wydaje mi się, że na drugą ligę był to dość mocny skład. Aktualnie no, brakuje nam jeszcze paru zawodniczek na niektórych pozycjach. Osobiście nie wiem, kto tu jeszcze dołączy, więc ciężko mi to określić tak naprawdę. No więc czekamy na te koleżanki nowe, tak? Okej, okay, a jak sądzisz, jak wysoko w tym sezonie zawiesicie poprzeczkę rywalkom? Mi się wydaje, że no my tak naprawdę to nic nie musimy, my możemy wygrywać, możemy stawiać i urywać punkty po prostu mocniejszym zespołom. Więc wydaje mi się, że będziemy się bawić z tą siatkówką i ambicją możemy naprawdę dużo ugrać i postawić się mocniejszym zespołom.